Dzień dobry, mam na imię Paweł, witam Was w salonu klasycznym Buty w Gdańsku i dzisiaj odcinek stricte techniczny, mianowicie opowiem Wam o budowie marynarki z kolekcji Partizani Tailoring. Od razu nadmienię, że ten odcinek miał nagrywać Filip, nasz kolega z Warszawy, który jest u nas ekspertem i znawcą, jeżeli chodzi o modę męską, sartorialną, taką właśnie budowę marynarek, spodni. I bardzo chciałem, żeby to Filip nagrał, zresztą kilkakrotnie mówiłem, że o tym opowie Filip, w poprzednich filmach o tym opowie Filip, więc o tym nie opowie Filip, ze względu na plany urlopowo-zdrowotno-chorobowe, które nam wypadły w Warszawie. Ten obowiązek, ale i przyjemność spadła na mnie. Trochę żałuję, że to właśnie nie jest Filip, ponieważ jest on prawdziwym znawcą i zazdroszczę wszystkim klientom z naszego salonu w Warszawie, że mają możliwość z nim porozmawiania. Mam nadzieję, że wykorzystują to, ponieważ pomimo młodego wieku Filip naprawdę zna się na tym, jak mało kto w Polsce i widzi rzeczy, o których ja w ogóle nie miałem pojęcia, dopóki mi nie pokazał. Ale spróbuję go zastąpić, mam też wytyczne od Filipa. Dokładnie postaram się to zrobić prawie tak dobrze jak on. Opowiem o budowie marynarki z Partizani Tailoring. Jak część z Was wie, mamy swoją kolekcję Partizani Tailoring, którą się bardzo szczycimy, którą uważamy, że jest wyjątkowa. Dzisiaj jeszcze raz chciałbym powiedzieć, dlaczego ona jest wyjątkowa i jak zbudowana jest właśnie nasza marynarka. Nasza marynarka z Partizani Tailoring. Tutaj mamy jedną z nich, to jest Moon z tweedu. O tkaninach opowiem troszkę później. Marynarka, jeżeli chodzi o samą konstrukcję, marynarka jest na półpłótnie, czyli tak zwany half canvas. To oznacza, że wkład płócienny biegnie tutaj od guzika tego, tu do rękawa, oraz dodatkowy wkład płócienny jest wszyty właśnie na wysokości piersi. Płótno mamy też w klapach jednych i drugich. Nasze płótno jest naprawdę cienkie, pozwala ono ładnie ułożyć się marynarce na ciele. W ogóle po co robi się te wkłady płócienne? Half canvas czy też full canvas? Full canvas polega na tym, że wkład płócienny jest na całej długości marynarki. Mieliśmy takie marynarki z Caruso. Po co się dodaje ten wkład płócienny? Bo większość marynarek, to znowu nie wszyscy o tym wiedzą, większość marynarek nie ma wkładów płóciennych, więc większość marynarek jest sklejonych, czyli po prostu tutaj jest fizelina, która jest sklejona na gorąco ze sobą. Natomiast nasza marynarka, tak jak powiedziałem, ma ten wkład płócienny, pokazujemy go, on jest widoczny, każdy może sobie zajrzeć i zobaczyć, jak on wygląda. Wkład płócienny ma ułatwić układanie się marynarki na ciele. To jest mniej więcej tak jak korek w szyciu butów metodą Goodyear-Welted. On ma się odcisnąć do naszej stopy. Tak samo to płótno ma się ułożyć do naszej sylwetki i sprawić, że marynarka będzie ładnie leżała. Kołnierz mamy dosyć szeroki, on ładnie obejmuje, zobaczcie, mam też marynarkę z Partizani Tailoring, więc kołnierz marynarki ładnie obejmuje kołnierz koszuli. Wygląda to schludnie, elegancko, dobrze też przylega marynarka do karku. Większość marek może w swoich marynarkach, i to mówię nawet o drogich i topowych markach włoskich, nie tylko o jakichś tanich. Mówię tutaj o naprawdę renomowanych, dobrych firmach, które szyją marynarki we Włoszech i są topowe. To są marynarki, które kosztują tysiące euro. Zazwyczaj mimo wszystko trochę podklejają tkaninę. Dlaczego? Po to, żeby łatwiej się z nią pracowało. Czyli nawet jeżeli tutaj mamy half canvas czy full canvas, to i tak ta tkanina jest trochę podklejana. Ponieważ nie chcą sobie utrudniać pracy, chcą, żeby było jeszcze łatwiej się pracowało z tkaninami. My w naszych marynarkach zimowych tego nie robimy. Ta marynarka nie ma żadnego elementu klejonego na całej swojej długości. Czyli nawet tam, gdzie nie ma płótna, czyli od tego momentu, od drugiego guzika dotąd, nie ma tutaj żadnego klejenia. Dzięki temu ona jest jeszcze lżejsza, jeszcze bardziej przewiewna, jeszcze lepiej układa się do ciała. W marynarkach letnich, gdzie mówimy tu o tkaninie jedwabno-lnianej, tam nie da się niestety nie podkleić. Ta tkanina jest tak lekka, tak zwiewna, że nie dałoby się z nią pracować, gdyby się gdzieś tutaj nie podklejało jej trochę. Natomiast myśmy uznali, że w naszych marynarkach zimowych nie ma takiej potrzeby. Jest to taki ukłon w stosunku do klientów, którzy się na tym znają, którzy to potrafią docenić, bo to już, tak jak powiedziałem, nie jest to reguła nawet w szyciu nie tylko half, ale nawet full canvas. Również w ramionach nie ma żadnych poduszek, one są uszyte na miękko, to jest tylko płótno, które je tu wypełnia. Umożliwia to fajne ułożenie się ramion do marynarki, do naszych ramion, oraz brak
podszewki. Zobaczcie, tutaj nie ma podszewki. Ja może tutaj zdejmę tą marynarkę, żeby wam pokazać. Jedyna jest taka ćwierć podszewka. Tutaj to jest oczywiście wiskoza, która ma umożliwić, on jest taki śliski materiał naturalny, ma umożliwić po prostu płynne nałożenie marynarki na plecy. Bez tej ćwierć podszewki byłoby ciężko ją po prostu nasunąć na plecy. Więc jest tutaj ćwierć podszewka, która ma umożliwić jej płynne nałożenie. Natomiast dzięki temu, że nie ma podszewki, zobaczcie, jak precyzyjnie są wykończone wszystkie szczegóły. Każdy szew jest zawinięty w rulonik i zszyty ręcznie. Zobaczcie to. Nie ma tu żadnej nitki odstającej. To jest tak jak w tych topowych włoskich markach z cichego luksusu. To naprawdę nie jest reguła nawet w drogich marynarkach szytych ręcznie. Tego nawet nie ma w marynarkach szytych bespoke. To jest naprawdę wyjątkowe. Tak więc jeżeli chodzi o konstrukcję, half canvas, brak jakiejkolwiek klejonki, miękkie ramiona i ćwierć podszewka, która umożliwia szybkie założenie marynarki na ramiona, a jednocześnie sprawia, że możecie zobaczyć każdy pięknie wykończony detal w tej marynarce. Teraz przejdźmy do detali, bo jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach i tutaj również. Kieszenie, zobaczcie te kieszenie, one są oszyte po łuku w kształcie, to się mówi, czaszy kielicha. To jest taki fajny, casualowy detal, który sprawia, że ta marynarka równie dobrze pasuje do spodni wełnianych, eleganckich, formalnych, jak i do sztruksów. Na przykład tutaj ten manekin zestawiam ze sztruksami i to też pasuje właśnie dzięki tym takim eleganckim, ale jednocześnie casualowym szczegółom. Kieszonka na piersi, szyta jest po łuku, bardzo ładny element, również taki włoski, sartorialny, neapolitański nawet. Guziki, przepiękne guziki z rogu bawolego. To jest bez żadnego nachalnego bendingu, nie ma tutaj jakiegoś partydziani czy klasyczne buty. Nie, to ma być właśnie cichy luksus. Bardzo ograniczony branding, wyłącznie w szycie tutaj naszej wszywki partydziani. No i oczywiście tkaniny czy immun. Tego piękna rogu bawolego nie da się po prostu w żaden sposób podrobić jakimś plastikiem. No to po prostu tak jest. Kolejna rzecz to są szerokie klapy. Klapy, przy czym my nie jesteśmy fanami super szerokich klap. Naprawdę nie uważamy, że te klapy powinny sięgać tutaj do ramienia. Uważamy, że klapa w ogóle powinna być dostosowana do po prostu wielkości sylwetki osoby noszącej. Jeżeli ktoś ma 1,70 m, to super szerokie klapy wcale nie wyglądają ekstra. Natomiast jesteśmy też przeciwni wąskim klapom. Uważam, że nasze klapy tak mniej więcej do połowy szerokości ramiona są idealne. Idealnie pasują do tej marynarki. Kolejna rzecz, jak już jesteśmy przy klapach, to kozelka. Kozelka to jest to miejsce. Kozelka, czyli łączenie klapy z kołnierzem. Znowu, są dwie metody. Bardzo stara i bardzo nowoczesna. Jedna zakłada, że ta kozelka jest bardzo wysoko gdzieś tutaj. Druga, że ona jest gdzieś tutaj nisko. My znowu uznaliśmy, że najlepszy jest złoty środek, tak żeby nasza marynarka była modna i elegancka teraz, a żeby była równie modna i elegancka za 20 lat. Czyli nasza kozelka jest po prostu w idealnym takim balansie tutaj na wysokości ramienia. Nie jest ona ani za wysoko, ani za nisko. Tak samo szlice. Szlice, moi drodzy, ci, którzy nie wiedzą, to są te rozcięcia z boku marynarki, to się nazywają szlice. Więc szlice są również dość wysoko zrobione. Chodzi o to, żeby łatwo było siadać. Jeżeli szlice są zbyt krótkie, takie, no to przy siadaniu ta marynarka będzie głupio podjeżdżała, zaginała się. Natomiast jeżeli one są odpowiednio wysoko podkrojone, to również to ułatwia siadanie. Kolejny szczegół, moim zdaniem niezwykle ważny, to jest oczywiście nasze rękawy. Mówiłem, że one są bez jakiejkolwiek poduszki, ale one są wszyte w sposób koszulowy, tak zwana spalla camicia. Wiele osób uważa, że spalla camicia to są te takie delikatne marszczenia na rękawie. To nie jest spalla camicia. To jest grinze, czyli takie właśnie marszczenie. Natomiast spalma camicia to jest konstrukcja, która sprawia, że tworzy się tutaj taki rulonik z płótna i dopiero tam wszywa rękaw. Co to daje? To daje to, że ta marynarka jest bardzo elastyczna. Można podnosić rękę, nie ogranicza swobody ruchów, łatwo się układa na ciele właśnie w tym miejscu. To właśnie daje ta spalma camicia i jest to bardzo rzadki element, ponieważ jest niezwykle trudny i pracochłonny technicznie. Ma go naprawdę bardzo mało osób. Natomiast wiele
Marek robi gryndzę, udając, że ma spalle kamicze. Gryndzę jest o wiele łatwiej zrobić niż spalle kamicze. My również mamy takie bardzo delikatne te gryndzę, tak żeby było widać. Od razu też mówię tym klientom, którzy, bo są też klienci, którzy myślą, że to jest wada, że to jest po prostu źle wszyte, moi drodzy. Miałem takich klientów, którzy mówili, no ale tu coś jest nie tak, bo tu się tak marszczy. Nie, tu właśnie ma się tak marszczyć. To jest taki styl napolitański. Znowu, nie marszczenie, a zrobienie delikatnych, eleganckich marszczeń, tak zwanych gryndzę, też jest sztuką. Teraz przejdźmy może do kroju. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę, słuchajcie, mamy dokładnie taką rozmiarówkę, jak ma Kiton. Rozmiarówka to jest tutaj wielkość w talii mierzona na płasko. Po prostu, czyli marynarka składa się na płasko, mierzy wielkość talii, to jest 52, 50, 48, 46. Dokładnie w ten sposób ma Kiton albo Antoli, czyli wielki rywal Kitona z Neapolu, również w ten sam sposób robią swoją rozmiarówkę. Żadnych kombinacji, mierzenia ramion, po prostu tutaj wielkość w talii. Marynarka nie ma być ani za obszerna, ani za wąska. To jest kolejny szczegół naszego kroju. Jest tutaj, jest ona odpowiednio długa, ma odpowiednio dużo miejsca w ramionach. Chodzi o luz, o to, żeby ona była swobodna, żeby można było naprawdę się czuć w niej jak w takiej cięższej koszuli. Jesteśmy przeciwni, absolutnie przeciwni tym takim kusym marynarkom, gdzie tutaj człowiek się spina, ten guzik mu gdzieś tam wyskakuje, po prostu nie wiadomo co się dzieje, ale też jesteśmy przeciwni zbyt obszernym marynarkom. Marynarka ma ładnie spływać po ciele i podkreślać ciało, ale ani go nie opinać, ani nie tworzyć takiego worka, w którym wyglądamy właśnie jak w worku pokutnym, bezkształtnym. I na tym polega ta wysoka pacha, czyli wysoko podkrojona pacha, żeby tutaj było wygodnie. Tutaj dodatkowe miejsce w klatce piersiowej, odpowiednia długość marynarki. To wszystko charakteryzuje taki krój neapolitański, do którego dąży. I teraz, moi drodzy, wykonanie. Czyli coś, co według mnie jest najfajniejsze. Po pierwsze, ta marynarka jest szyta w Polsce, w 100% w Polsce. Mało tego, ona nie jest szyta w szwalni. Większość, nawet naszej konkurencji, nawet tych, którzy mają dobre marynarki, szyją swoje marynarki w szwalni. My współpracujemy z małym, bardzo ekskluzywnym zakładem krawieckim, który, tak jak już powiedziałem, trzecie pokolenie krawców tam pracuje i wszystkie nasze marynarki są szyte w małym, ekskluzywnym atelier krawieckim. Mało tego, te marynarki, ja sam to widziałem, jak to się dzieje, są wycinane ręcznie, tak jak w Kitonie, dokładnie jak u najbardziej ekskluzywnej i najdroższej marki na świecie. Nasze marynarki wycinane są ręcznie. Są wycinane, są tworzone przez osoby, które naprawdę szyły i tworzyły marynarki dla głów państwa, dla naprawdę wielkich osób, jeżeli chodzi o świat polityki czy biznesu. Wierzcie mi, i to nie mówię o Polsce, tylko mówię w ogóle na świecie. Co to daje to ręczne wycięcie marynarki? Też, że te wszystkie obłe kształty, właśnie te kieszenie, te klapy zaokrąglone, to wszystko lepiej leży, lepiej jest dopasowane. I to jest w ogóle ręczne wycinanie tkaniny na marynarki, jest, moi drodzy, charakterystyczne właśnie dla małych, ale ekskluzywnych zakładów krawieckich. Tak się dzieje na przykład na Savile Row, czyli najsłynniejszej ulicy w Londynie, gdzie są najbardziej ekskluzywne zakłady krawieckie. Tam wszystko jest ręcznie wycinane i dzieje się to tak naprawdę dlatego, że tak jest łatwiej tym zakładom krawieckim, bo żeby mieć dobrą maszynę, która wytnie tkaninę, to po pierwsze trzeba wydać ogromne pieniądze na to, a po drugie trzeba mieć olbrzymie miejsce. To może sobie pozwolić na to tylko wielka szwalnia, żeby zakupić dobrą maszynę, która będzie wycinała materiał. Atelier krawieckie nie ma takiej przestrzeni, żeby wstawić tamtą maszynę. Więc wszystkie ekskluzywne małe zakłady krawieckie wycinają to ręcznie. Nasze marynarki, to jest kolejno bardzo ważne, też są ręcznie odprasowywane. Tutaj zobaczcie, to jest na 2,5 guzika. Ten guzik jest oczywiście niefunkcyjny. To jest taki styl napolitański 2,5 guzika. Tu się zaprasowuje tak, żeby po prostu tutaj była tylko takie, o, jak widzicie, pół, jak gdyby ta dziurka na pół złożona. Tego guzika nie widać. On jest tylko, Daniel Craig w Jamesach Bondach właśnie nosił marynarki na 2,5 guzika. I to się zaprasowuje ręcznie. Znowu dzięki temu, że ręcznie one są prasowane, a nie robi to jakaś maszyna, ten kołnierz, te klapy lepiej po prostu leżą. To jest element, który jest charakterystyczny dla szycia bespoke'owego. Szycia wyłącznie na zamówienie w bardzo ekskluzywnych zakładach krawieckich. Dlatego zawsze mu podkreślam, że nasze marynarki są bardzo blisko albo już dorównały marką cichego luksusu. Właśnie Kitonowi, Brioni, Caruso. To jest ten poziom detali szycia
oraz ten sam sposób wykonywania, czyli ręczne wycinanie materiału, ręczne prasowanie, wykańczanie wałeczkiem każdego szwu. To wszystko charakteryzuje najwyższa jakość wykonania, której po prostu nikt w Polsce oprócz nas nie ma. I to mówię z pełną świadomością. Jeżeli ktoś coś takiego ma, śmiało proszę się zgłaszać, chętnie to porównam. Natomiast moim zdaniem jako jedyni szyjemy nasze marynarki, nie mówię tu o szyciu bespoke'owym, tylko szyjemy marynarki z wieszaka, tak jak szyje się bespoke'owo, w ten sam sposób, z tymi samymi detalami i z tym samym wykonaniem, co w najlepszych włoskich domach mody cichego luksusu. Teraz, moi drodzy, coś trochę o tkaninach. Tutaj znowu będę bazował na tym, co powiedział Filip. Zacznę może od tego Moonu. To jest tweet, ale to jest taki powiedziałbym, bardziej łagodny tweet. Jeżeli ktoś chciałby mieć coś tweedowego, a jednocześnie boi się tweedów cięższych, jak ten, który mam na sobie, czy też jeszcze cięższych, jak Harris tweet, to jest odpowiedź dla niego. Harris tweet to jest oczywiście tweet szkocki, natomiast Moon to jest tweet angielski z Yorkshire. Yorkshire to jest takie zagłębie tweedowe właśnie w Anglii, które rywalizuje z tweedem szkockim. Jest to, mówię, odpowiedź dla każdego, kto chciałby mieć coś tweedowego, a jednocześnie nie chce mieć czegoś drapiącego. Ta tkanina składa się z takich dwóch pasów, szarego i brązowego oraz bardzo delikatnej, ładnej kraty windowpane. Tą kratę tworzy kilka nitek. Zobaczcie, tutaj mamy taką rudą, tu mamy z kolei granatową, tu mamy beżową. One wszystkie ładnie się łączą i całość z daleka wygląda jak taka brązowo-szara marynarka i dopiero z bliska widać te wszystkie elementy. Widać, że ten jeden pas był szary, drugi był brązowy, kratę windowpane, przepiękny materiał, uważam, idealny właśnie na tą porę roku, która w tej chwili jest. Kolejna marynarka to też jest tweed. My kochamy tweedy. Tylko, że już taki bardziej powiedziałbym szorstki. To już jest taki tweed pośredni między tym tweedem z Yorkshire a tweedem Harris. Już czuć chropowatość. Wzór jest typowo anglosaski, bym powiedział. Taki angielsko-amerykański. Takie typowe barwy jesieni. Przepiękna marynarka, ja też ją mam na sobie. Jak widzicie, można ją włączyć z golfem, można ją łączyć z białą koszulą. Świetnie to wygląda, uważam. Podstawę tego tweedu tworzy znowu taki materiał beżowy i na nim jest znowu krata. Krata, która składa się z pomarańczowych pasków, z zielonych pasków, z niebieskich pasków. Całość tworzy takie typowe barwy jesienne. Uważam, że to jest taka marynarka must have na jesień. Czyli nie jest ani za lekka, ani za ciężka. Można ją spokojnie założyć sweter i marynarkę i wyjść na taką temperaturę plus 5, plus 10. Jeżeli jest słoneczko, tak jak dzisiaj w Gdańsku, jest przepiękne słońce, ale dosyć chłodno. To jest idealny strój właśnie na taką pogodę. Wygląda to casualowo, a jednocześnie bardzo elegancko, więc polecam. Znowu tweed, ganczek, to jest tweed włoski. Przepiękny. Uważam, że super. Nie pokażę wam Harris tweedu, ponieważ tak jak mówiłem, w poprzednim filmie mamy tylko dwie takie marynarki odszyte. 50 i 52 w Warszawie. Naszą 50 już w Gdańsku sprzedaliśmy, więc zamówiłem kolejną do odszycia. Tweed Harris to jest taki potężny tweed, 500. To jest tweed, który zatrzymuje, słuchajcie, kule karabinowe, cięcia mieczem samurajskim. To będzie można sprawdzić, bo pani Oliwia się wybiera w tamte regiony. Myślę, że nawet mole nie są w stanie zjeść takiego tweedu. Po prostu tweed Harris jest tweedem, który będzie wam towarzyszył do końca życia, będzie prześladował wasze dzieci i wasze wnuki, bo dalej będzie ta marynarka wisiała i będą musiały ją nosić. Natomiast chciałem wam pokazać inną marynarkę, taką całoroczną. To nie jest typowa marynarka zimowa. Jest to zdecydowanie marynarka całoroczna z wełny Angelico, zrobionej w biela. Biela to jest takie zagłębie tkaninowe we Włoszech. Kiton ma swoją fabrykę też tkanin w biela, więc naprawdę ekskluzywna. To jest taki koszykowy splot wełniany, bardzo ładny. Filip określił, że często takie granatowe blazery są sierotami garniturowymi, czyli właściwie no, wszyscy je mają, ale właściwie nikt ich nie chce. Nasze blazery mają naprawdę bardzo ciekawą strukturę. To jest taka siateczka, koszyk. To wygląda jak faktycznie jakby wyplatać koszyk bardzo ładnie. Więc jestem pewien, że nikt ich za środek garniturowo nie zaliczy. Naprawdę bardzo ciekawa tkanina, która będzie wam pasowała do wszystkiego. Od jeansów po eleganckie, formalne spodnie wełniane. Znowu taki granatowy blazer, tylko że już ciemniejszy. Też splot koszykowy, też oczywiście
Angelico. Przepiękna również tkanina. Mi się ona osobiście bardzo podoba. To jest takie nawiązanie do Caruso, do marynarki Caruso, które mieliśmy. Świetna marynarka na co dzień do takich mniej formalnych strojów biznesowych na przykład. Oprócz tego mamy jeszcze to właśnie Harris Tweed, który można rzeczywiście zobaczyć w tej chwili w Warszawie. Myślę, że w przyszłym tygodniu będzie do zobaczenia w Gdańsku. Oraz taki Dream Tweed z Loro Piany, który również jest w Warszawie. W Gdańsku wszystkie sprzedaliśmy. Oraz taki również wełnę Loro Piana, taką bardzo beżową bym powiedział, ale ciekawie szczotkowaną, bo ona była szczotkowana jak flanela, więc jest taka troszkę puszysta jak flanela, ale to nie jest flanela. To jest klasyczna wełna. Też w Warszawie, myśmy w Gdańsku też sprzedali nasze marynarki, nie było ich dużo. To jest cała kolekcja Partigiani Tailoring. Oprócz tego mamy spodnie w trzech kolorach, szarym, zielonym i granatowym, które będą pasowały. Chodzi o to, żeby każde z naszych spodni będą pasowały do każdej naszej marynarki. Tak to zostało skonstruowane, tak zostało dobrane, żebyście nie musieli się zastanawiać, które spodnie kupić i którą marynarkę. Które nie kupicie, będzie dobrze. Będzie pasowało do każdej marynarki. Mam nadzieję, że wyjaśniłem, dlaczego uważam, że nasza kolekcja Partigiani Tailoring jest wyjątkowa i naprawdę zbliża się do cichego luksusu i jest naprawdę w bardzo dobrej cenie w porównaniu do jakości. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i uznacie, że choć w części zastąpiłem Filipa tak jak należy i wytłumaczyłem wszystko tak jak trzeba. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do polubienia filmu, do subskrypcji, do zapisania się do naszego newslettera i do zobaczenia w następnym odcinku.